Ewangelia według Jana, rozdział 12. Wtedy Jezus, szóstego dnia przed Paschą, przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził spośród umarłych. Tam przygotowali mu wieczerzę. Marta im usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy z nim byli przy stole. Gdy Maria wzięła funt pachnidła nardowego, bardzo drogiego, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami. Napełnił się dom wonnością maści. Wtedy powiedział jeden z jego uczniów, Judasz, syn Szymona Iskariota, który zamierzał go wydać. Wtedy powiedział jeden z jego uczniów, Judasz, syn Szymona Iskariota, który zamierzał go wydać. Dlaczego tego pachnidła nie sprzedano za 300 denarów i nie rozdano ubogim? To mówił nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale dlatego, że był złodziejem. Miał sakiewkę, z której podkradał to, co włożono do niej. Jezus więc powiedział, zostaw ją w spokoju. Na dzień mojego pogrzebu to zachowała. Ubogich zawsze wśród siebie macie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Dowiedziała się więc wielka rzesza z Żydów, że jest tam i przyszli nie tylko z powodu Jezusa, ale żeby zobaczyć też Łazarza, którego wzbudził z martwych. Arcykapłani naradzali się, aby Łazarza też zabić. Z powodu niego wielu z Żydów odchodziło i zaczęło wierzyć Jezusowi. Nazajutrz liczny lud, który przybył na święto, usłyszał, że Jezus idzie do Jerozolimy. Wziął gałązki palmowe i wyszedł na jego spotkanie, wołając Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela. Gdy Jezus znalazł osiołka, wsiadł na niego, jak jest napisane, nie bój się, córko Syjonu, oto twój król przychodzi siedzący na źrebięciu oślicy. Uczniowie jego początkowo tego nie zrozumieli, ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że to jemu uczynili. Świadczył więc lud, który był z nim, że Łazarza wywołał z grobu i wzbudził go z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, bo słyszał, że to on uczynił ten cud. Wtedy mówili faryzeusze między sobą, widzicie, że nic nie zyskacie, oto cały świat poszedł za nim. Byli niektórzy Grecy z tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, żeby się modlić święto. Ci więc przyszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei i prosili go, mówiąc, Panie, chcemy zobaczyć Jezusa. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, a Andrzej i Filip powiedzieli Jezusowi. Jezus odpowiedział im, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli by ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumarło, samo jedno pozostaje. Lecz jeśli by obumarło, przyniesie obfity owoc. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, ku życiu wiecznemu je zachowa. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja jest wstrząśnięta. I co powiem? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij swoje imię. Przyszedł wtedy głos z nieba. Uwielbiłem i ponownie uwielbię. Wtedy lud,
który stał i to słyszał, mówił, zagrzmiało. Inni mówili, anioł mówił do niego. Jezus odpowiedział, nie ze względu na mnie zabrzmiał ten głos, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd tego świata. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. Lecz gdy będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią ma umrzeć. Ludzie odpowiedzieli mu, słyszeliśmy sprawa, że Chrystus trwa na wieki. Jak więc ty możesz mówić, że musi być wywyższony Syn Człowieczy? Kim jest ten Syn Człowieczy? Jezus więc powiedział im, jeszcze na krótki czas światłość jest wśród was. Chodźcie, dopóki macie światłość, żeby nie ogarnęła was ciemność, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Gdy Jezus to powiedział, odszedł, ukrył się przed nimi. Gdy Jezus to powiedział i odszedł, ukrył się przed nimi. Chociaż tyle cudów uczynił wobec nich, nie uwierzyli jemu. Aby wypełniło się słowo proroka Izajasza, Panie, kto uwierzył naszej wieści, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, bo ponownie powiedział Izajasz. Zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby nie widzieli oczami i nie rozumieli i nie zrozumieli sercem i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę i mówił o nim. Mimo to jednak wielu z przywódców jemu uwierzyło, ale z powodu faryzeuszy nie wyznawali swojej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Jezus wołał, kto wierzy mi, nie mi wierzy, ale temu, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby nikt, kto mi wierzy, nie pozostał w ciemności. Jeśli ktoś słuchałby moich słów i nie uwierzył, ja go nie sądzę, bo nie przyszedłem, żeby sądzić świat, ale żeby świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma swojego sędziego. Słowa, które ja mówiłem, te osądzą go w dzień ostatni. Bo ja nie mówiłem sam z siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi dał polecenie, co mam powiedzieć i co mam mówić. Wiem, że przykazanie jego jest życiem wiecznym. Dlatego, co ja wam mówię, to mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.